Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL. Minęło ćwierć wieku od jej bankructwa, a spory o to, czym była, trwają. W archiwach Służby Bezpieczeństwa znaleźliśmy nagranie akcji, jaką sporym nakładem sił MSW przeprowadzono w 1987 roku przed sklepami monopolowymi, wyłapując ludzi, którzy pod koniec pracy kupowali wódkę. Wtedy piło się wszędzie, piło się niemal co dzień, ale władze stwarzały pozory walki z pijaństwem. Pomijając sferę ideologii, PRL była po prostu państwem absurdów, jak każde komunistyczne państwo. W latach 70., kiedy przystępowałem do komunii w środku dekady lat 70., w moim umyśle było czymś normalnym, że dzieci z rodzin wojskowych nie chodzą tak jak inne dzieci do kościoła w strojach komunijnych, tylko muszą brać po cichu te stroje, pakować w torby, otaczać osiedla dookoła i takim wielkim łukiem przechodzić dyskretnie do kościoła. Dopiero tam się przebierały w suknie komunijne dziewczyny. Wtedy wydawało się, że to jest po prostu taki świat, że tak się robi. Jedni wchodzą prosto, inni chodzą jakimiś zakolami. Ja przepraszam, ja byłem cały czas w samochodzie. No ale z naszych ustaleń wynika, że został pan zatrzymany wtedy, kiedy pan przyjechał po zakup alkoholu. Nie, to się nie zgadza. Jednak proszę się zadać tych panów. Ja siedziałem za kim w samochodzie cały czas był. Miałem w 81 roku taką podróż zagraniczną, na którą wysłała mnie Komisja Krajowa Solidarności. Byłem w kilku krajach i tam zapoznawałem się z funkcjonowaniem, z zarządzaniem tymi przedsiębiorstwami. I między innymi byłem w Holandii u Philipsa i potem po tym spotkaniu zostałem zaproszony przez takiego pana profesora na kolację u niego w domu, w pięknym domu nad jeziorem i tak dalej. Nad jeziorem, nad morzem. I jestem na tej kolacji, obok mnie siedzi jego córka i pyta mi się, proszę pana, czy te dżinsy, które pan ma, sobie pan kupił w Polsce? Ja mówię, no, w Polsce. A ile pan zapłacił? Ja mówię, no, $14. O, to tak samo jak u nas. Ja mówię, no, tak samo. A ile pan musi pracować, żeby takie dżinsy kupić? Ja mówię, no, ile? No, 3-4 tygodnie. No i jak to? Cześć! Do której pan pracuje dzisiaj? Proszę pana, do trzeciej. Do trzeciej, pan w pracy takie rzeczy załatwia? Co proszę pana, jadę po drodze, nie? Na po drodze, no ale wie pan, że nie wolno wykorzystywać nawet samochodów służbowych. Panie szanowny, co wolno dzisiaj? No, wolno. Pan się tym nie przejmuje. A co, proszę pana, wie pan co, już tyle lat przepracowałem. A jedzie pan jeszcze do pracy? Jadę, jak najbardziej, a w samochód, a materiał, to co? No a co pan z wódką zrobił? Wódkę zabiorę do domu. Pierwszy raz wyjechałam na zachód, jechaliśmy autostopem, to były lata 70. właśnie, i przekroczyliśmy tę słynną, strasznie trudną do przekroczenia granicę między Niemcami wschodnimi i zachodnimi. I ku mojemu zdumieniu Niemki z NRD były okropnie brzydkie, zaniedbane, zmęczone, szare i fe. A Niemki z Niemiec zachodnich były piękne, uśmiechnięte i nawet ten ich niemiecki był ładniejszy w brzmieniu. Oczywiście wiem, że to śmiesznie brzmi, ale po prostu tak było. Ten reżim był tak absurdalny, tak ideologiczny, że nas wszystkich uszkodził na długo. Na pewno nie. Mówię panu jeszcze raz, że ja po prostu nie kupuję wódki dla siebie, ponieważ nie palę i nie piję. Nie wiem, może to jest zaskoczenie. Mi się wydawało, jak byłem młodym człowiekiem, że trzeba zawsze stać w kolejce, bo to po prostu trzeba wszystko wystać, że to jest normalne. Dopiero jak gdzieś tam słuchałem, że na Zachodzie w ogóle jest inny problem, że trzeba zarobić pieniądze, znaleźć, mieć, no, że po prostu wszystko może dostać, a tutaj nic. Wszystko trzeba wywalczyć, załatwić, kombinować. W sklepie nie można było nic kupić. Pamiętam na przykład, mama mnie wysłała na święta po szynkę. Wystałem się cały dzień i szynki nie kupiłem. Później było jakieś tam masło mrożone, którego też nie kupiłem, bo się okazało, że jest za bardzo twarde i zmrożone i nie da się go pokroić. No. Nie, ja nie kupuję, mówię panu. Tylko naprawdę na imieniny dzisiaj idę, zaproszony jestem. No, to tak, głupia z pustymi rękami. Tak? No właśnie. No. Nie rób się panu, bardzo pana proszę. Już pierwszy raz mi się to zdarzyło. Słowo daję. Byłem w Stanach Zjednoczonych, w Detroit. I mam takie spotkanie z Polonią, no i opisuję, jaka jest sytuacja w Polsce i tak dalej. No i tak, żeby zobrazować, to mówię, no właśnie,
w sklepach spożywczych, jak się to u nas nazywa, czyli w sklepach, gdzie jest jedzenie się sprzedaje, mówię, no w tej chwili jakby ktoś z Państwa wszedł, no to jest właściwie tylko ocet i tylko herbata. Nic więcej nie ma. Tylko to i tylko to. A taka pani mówi, to trzeba iść, tak w pierwszym rzędzie siedziała, mówi, no to trzeba iść do innej kompanii. No, więc ona kompletnie nie rozumiała tego, że nie było innej kompanii, bo tylko jedna kompania PRL. I koniec, kropka. Brak papieru toaletowego, ludzie dzisiaj nie mogą zrozumieć, jak taki potężny jak gdyby ustrój nie potrafił zabezpieczyć takich zwykłych, normalnych potrzeb życiowych. A to, że były ciągłe braki, to był ten system, jak oni nazywali, planowo-rozliczeniowy, polegający na ustaleniu tych planów pięcioletnich, w ogóle nie mających powiązania z życiem. Przecież ta produkcja szła niezależnie od tego, czy była potrzeba, a z kolei nie było tego, czego ludzie oczekiwali. Pan jest pijany, prawda? Nie. W tej chwili powinien być pan w pracy. Co pan tam za sobą trzyma? Może pan nam pokazać? No niech pan wyciągnie rączki ze przodu. Śmiało, śmiało. Proszę pokazać. Co pan tam ma? A dlaczego nie mają kamerować? Nie pana, tylko to, co pan przyniósł ze sobą. Przecież pan jest dobrze pijany, a w tej chwili powinien pan być w pracy. Ja do domu nie chcę. Proszę? Ja do domu chcę nie chcę. Tak? Tak. W pracy pan kupuje alkohol? Bo ja mam imieniny, robię dzisiaj imieniny. Rozumiem. A gdzie pan pracuje? Gdzie pracuje? Tak. Matki. I tam można wyjść, kupić alkohol i wypić? Nie może. Nie może. A pan jest wyjątkiem? Nie wyjątkiem. Tylko wracałem, zwaliłem materiał i z głowy. Przyjechał kolega ze Stanów Zjednoczonych. Przyjechał do znajomego i pytał nas, o co chodzi z programem w telewizji, że krowę pokazują i jak instrukcja po tym, jak się doi krowę. Mówimy, no to jest program dla rolników. No on mówi, ale to oni nie umieją doić krowy? No nie, no umieją. No to dlaczego oni to pokazują? No taki jest program. No. Nagle żeśmy się zaczęli zastanawiać, ale o co chodzi? No rzeczywiście, no. Po co jest program dla rolników? Po co jest program dla żołnierzy? Po co jest jakiś uniwersytet telewizyjny? No, kompletny absurd. Potem on pyta, a dlaczego nie robimy biznesu? Ja mówię, ale jak biznesu? No popatrz, wszystkiego brakuje, załóżmy firmę, produkujmy to, czego brakuje i zrobimy gigantyczne pieniądze. Ja mówię, no ale wiesz, a mi zezwolenia, no to załatwimy te zezwolenia i po prostu nie dało mu się wytłumaczyć, że tego się nie da. Panie szefie, stąd te cmentarza i stanąłem tu miałem no tak, jechać na Brakowicką. A obojętne, którędy bym jechał, nawet tędy nie, ale tą następną i na dobrego pasterza, no wie pan, wiesz to, ja mijam ten ruch, zasadniczo znaczy, ten główny ruch tam zbytem, na 29 listopada pod Tosem, bo tam pan jak wjedzie to pół godziny pan jedzie. A pan to znaczy gdyby pan nie kupował tej wódeczki, to też ten. Też bym tędy jechał, tylko bym pojechał tam do góry i normalnie mógłbym jechać, prawda, tam do Warszawskiej. Nie, pan powie, jest jakaś specjalna okazja, że pan się wyprzedzuje? Nie jest okazja, tylko ten samochód i w dupę tak dał dziś, jutro wolne, bo w soboty pracujemy. Myślę, wypiję wódkę. No. PRL nie była normalną Polską. PRL był systemem narzuconym temu społeczeństwu, temu krajowi i społeczeństwo tego systemu nie wybierało. W okresie PRL-u nie można wskazać żadnego momentu, który mógłby powiedzieć, że jest to moment usankcjonowania systemu komunistycznego przez społeczeństwo. Nie było ani jednych wolnych wyborów, od pierwszych sfałszowanych, aż po ostatnie, które w 89 roku, w czasie których wprawdzie liczono głosy, ale one nie były wolne wciąż. Więc PRL był nienormalnością. Brak niepodległości, brak wolności obywatelskich i totalitaryzm. Dzisiaj możemy mówić o PRL-u jako o epoce zamkniętej. I tym ważniejsze jest, żebyśmy rozumieli, że to jest przerwa w istnieniu polskiej państwowości.